Panie prezydencie, od dłuższego czasu Portal 24 śledzi autobusy tutaj, które mają być w Jeleniej Górze nowe. Jak wygląda sprawa? Bo z tego co wiem, być może będą jutro już w Jeleniej Górze. Tak, panie redaktorze, jest bardzo duża szansa, żeby pan jako pierwszy zobaczył przede wszystkim ze wszystkich jeleniogórzan, bo nikt jeszcze nie miał tej okazji, zobaczył, jak wyglądają te autobusy i nawet śledził drogę przejazdu tych autobusów. Jutro pierwszych 5 manów średnich będzie skierowanych tutaj właśnie do Jeleniej Góry. Będzie jechało z fabryki MAN pod Wrocławiem. Także zapraszam, jeżeli pan by miał ochotę w jakiś sposób towarzyszyć tym autobusom, to będzie nam bardzo miło, bo warto zobaczyć, jak one wyglądają już teraz. Mieszkańcy Jeleniej Góry będą mieli jutro okazję zobaczyć te autobusy około godziny 12-13, jak będą przejeżdżały przez Jelenią Górę na bazę MZK, a publicznie będziemy mogli je zaprezentować dopiero po uzbrojeniu. W momencie takim, kiedy będą uzbrojone we wszystkie urządzenia towarzyszące i to już będzie robione tutaj u nas na miejscu w MZK, wtedy będziemy chcieli przedstawić mieszkańcom, żeby mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z tymi autobusami właśnie tutaj u nas na rynku. Wszystkich mieszkańców zapraszam na tą prezentację, która odbędzie się w granicach około 20 lipca. Jeszcze raz poinformujemy państwa dokładnie, kiedy to będzie tutaj na rynek. Autobusy wyglądają podobno wspaniale. Sam jestem zainteresowany, bo te barwy, które państwo wybraliście, czyli barwy czerwono-czarne, podobno pięknie się prezentują. No my ze swojej strony postaramy się relacjonować ten wyjazd, przyjazd tych autobusów tutaj do Jeleniej Góry, pokazać jak to wygląda już od samego, można powiedzieć, startu z Wrocławia. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zapraszamy mniej więcej od godziny 9 do śledzenia naszego profilu i myślę, że około 10 będziemy wyjeżdżać, więc w tym czasie proponowalibyśmy śledzić nasz profil, a o godzinie około 13 już tu w Jeleniej Górze powinny być na miejscu.